Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Moim i Państwa gościem jest dziś Jakub Nowotarski, Akcja Miasto Wrocławskie Radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Radny, jak Pan ocenia te obietnice wyborcze prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka między pierwszą a drugą turą? Prezydent na tablicy rozpisywał takie chyba swoje najważniejsze, taką piątkę Jacka Sutryka, konkursy na członków zarządów spółek miejskich, sprzedaż, prywatyzacja piłkarskiego Śląska Wrocław. Był tam zapis, że radni miejscy nie będą dorabiać w spółkach miejskich, które de facto mają kontrolować. Były jeszcze dwa inne punkty, jak pan ocenia, jak idzie prezydentowi wywiązywanie się z tych deklaracji? No to najpierw chwilę o deklaracjach. Deklaracje uważam jak najbardziej słuszne. Cieszyłem się wtedy między pierwszą a drugą turą, że takie deklaracje padają, bo sam o tym w kampanii wyborczej wielokrotnie osobiście czy wspólnie z koleżankami i kolegami wówczas z komitetu mówiliśmy o tym, że Wrocław potrzebuje wyższych demokratycznych standardów, również jeśli chodzi o zarządzanie miastem, zarządzanie spółkami miejskimi. Pamiętajmy, że miniona kadencja to była kadencja między innymi fikcyjnych rad programowych, które tak naprawdę nic nie robiły. Były te doniesienia medialne, że Rada Programowa Aquaparku zajmuje się testowaniem sałatek. No absolutnie jakieś karygodne praktyki, niedopuszczalne tak naprawdę, żeby publiczne pieniądze na to wydawać. Był też ten proceder, który my jako Akcja Miasto ujawniliśmy, nazwaliśmy to stołek za stołek, gdzie prezydent Wrocławia zasiadał w radach nadzorczych w Gliwicach i w Tychach, a w zamian włodarze tych miast byli w radach nadzorczych w spółkach miejskich we Wrocławiu. Więc ja miałem takie poczucie w trakcie kampanii wyborczej, szczególnie między tą pierwszą a drugą turą, że rzeczywiście te sprawy związane ze standardami z zarządzaniem miastem, zarządzaniem spółkami miejskimi, to był element tej żółtej kartki, to tutaj cytuję słowa pana prezydenta, tej żółtej kartki, którą on dostał od wyborców w pierwszej turze wyborów i którą przyjął do wiadomości, wydawało się wówczas, no ale niestety, wówczas tak się wydawało, ale niestety dzisiaj już wiemy, że nie wszystkich tych obietnic, deklaracji się pan prezydent wywiązuje, no bo między innymi tam było zobowiązanie o tym, że do zarządów spółek miejskich będą przeprowadzane konkursy, że będziemy zatrudniać ekspertów, ale no co widzimy, mijają dwa miesiące i mamy nowego wiceprezesa MPWiK bez konkursu, jakąś szybką ścieżką, ale to zaufany człowiek. Transfer Przemysława Gałeckiego z Biura Prasowego Miasta do MPWiK. I to samo w sobie już jest bardzo bulwersujące, ale jak jeszcze dodamy do tego tło, co się działo tuż przed tą nominacją, a mianowicie tą historię opisaną przez Gazetę Wyborczą, że Przemysław Gałecki rozmawiał z redaktorem naczelnym Echo 24 i negocjował w pewnym sensie, tak to nazwijmy, zwolnienie stąd redaktora Marcina Torza, no to to są już jakieś standardy, które nie przystają po prostu do demokracji. I w zamian za to dyrektor Gałecki nagle trafia do MPWiK. Zostało to skrytykowane przez autorytety demokratyczne. Ja też o tym ten temat podnosiłem na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zadawałem jakieś pytania, odpowiedzi nie dostałem. Więc podsumowując, widzimy, że niestety nie wszystkie te obietnice związane ze standardami w spółkach miejskich są realizowane. Wiele miesięcy trwały negocjacje dotyczące sprzedaży piłkarskiego Śląska. Zakończyły się niepowodzeniem. Niemiecka firma Westminster nie kupi piłkarskiego Śląska. Teraz słyszymy, że miasto nie wycofuje się jednak z tych planów. Wy jako radni na najbliższej sesji macie głosować nad uchwałą dotyczącą sposobu sprzedaży Śląska. Jak pan do tego podchodzi? Przede wszystkim brakuje mi w tym procesie transparentności. Z jednej strony mieliśmy deklarację, obietnicę, że tak, władzom miasta zależy na sprzedaży Śląska Wrocław. Z drugiej strony ten proces przebiegał w taki sposób, że budzi pewne wątpliwości. Dlaczego? Tutaj znów dowiadujemy się z mediów, że wycena klubu, która była fundamentem do tego procesu, takim pierwszym krokiem, żeby w ogóle uruchomić negocjacje na temat sprzedaży Śląska, że ona została sporządzona w czasie, gdy Śląsk Wrocław radził sobie bardzo słabo, po to, żeby tę kwotę zaniżyć, żeby zachęcić potencjalnych inwestorów, a w trakcie, jak wiemy, w trakcie tych negocjacji okazało się, że jednak miasto wycenia wartość Śląska Wrocław dużo wyżej. Z punktu widzenia zwykłego mieszkańca, moim zdaniem to jest nieuczciwe stawianie sprawy, bo
pamiętajmy, że my nadal do Śląska Wrocław dopłacamy z naszych pieniędzy, z naszych kieszeni bardzo duże pieniądze i te pieniądze, które my z budżetu miasta pompujemy w zasadzie w tą studnię bez dna, tak to należy nazwać, one nie są elementem tej wyceny, więc wrocławski podatnik po prostu na tym traci i krytykuje ten proces, ale mam też poczucie, że dla ludzi, dla których Śląsk Wrocław jest bardzo ważny, życzą mu jak najlepiej, żeby nie było, ja też, ale są tacy, którzy chodzą na każde mecze, jeżdżą na wyjazdowe i tak dalej, chodzą często ubrani na zielono, że dla nich również lepszym rozwiązaniem by było, gdyby ten klub trafił wreszcie w prywatne ręce. No dzisiaj tych perspektyw na to nie ma, natomiast mówiliśmy o tym dużo w kampanii wyborczej jako komitet. Liczę na to, że będziemy mieli w nadchodzący czwartek dobrą, merytoryczną rozmowę i że sami jako Rada Miejska zaproponujemy takie podejście do sprawy, które sprzedaż Śląska Wrocław ułatwi. A tam są dwa sposoby, prawda? Będą głosowane. Znaczy w tej uchwale znajdują się dwa sposoby ścieżki dla inwestorów, w jaki sposób miałby jakby przejąć piłkarski Śląsk, nabyć akcję piłkarskiego Śląska. Panu jest bliższa któraś z tych opcji? Ja się nie przywiązuję do tego, bo nie uważam, że to są takie ramy, że wybieramy między jednym a drugim. To Rada Miejska zdecyduje, pamiętajmy, więc jeśli jako radni wypracujemy trzeci sposób i ten sposób zyska większość na sali sesyjnej, to będziemy realizowali trzeci sposób. Przed nami w przyszłym tygodniu spotkanie klubu, spotkanie komisji. Będziemy o tym rozmawiać. Wisienką na torcie, czy może sportowym żargonem mówiąc, truskawką na torcie będzie sesja Rady Miejskiej, dyskusja i głosowanie. Zobaczymy. Co dalej z Wrocław.pl? Wiemy, że trwają prace w rządzie nad ustawą, która miałaby ograniczać tego typu działalność samorządową. Jeśli chodzi o media samorządowe. Tak jest. Ministerstwo Kultury ogłosiło konsultacje społeczne w tej sprawie, bo chce zaproponować nową wersję ustawy medialnej. Ja się z tego bardzo cieszę, bo wydajemy na Wrocław.pl, na papierową gazetkę Wrocław.pl za dużo pieniędzy. Ile tak naprawdę dokładnie? Ile dokładnie właśnie? No właśnie, ile dokładnie nie wiadomo. I to nie jest przypadek, bo specjalnie prezydent prowadzi taką politykę, żeby te wydatki w pewnych miejscach chować. Ja w poprzedniej kadencji w trybie dostępu do informacji publicznej pytałem się o różne zapisy budżetowe, między innymi o zwiększenie wydatków na pracę nad strategią Wrocławia na rok 2050. I co się okazało? Że to zwiększenie wydatków mniej więcej w kwocie wówczas miliona złotych nie służyło temu, żeby, nie wiem, zatrudnić ekspertów, żeby napisali lepszą strategię, tylko służyło temu, żeby promować strategię w biuletynie Wrocław.pl. A gdy dopytałem, no dobrze, to proszę mi w takim razie palcem wskazać, gdzie jest ta strategia promowana, to dostałem bardzo ogólnikową odpowiedź, że jest promowana tak ogólnie. To pokazuje, że na sposoby korzystające z kreatywnej księgowości są pompowane pieniądze w ten biuletyn. On wykracza daleko poza zwykłe informowanie o tym, co się dzieje w mieście. Patrzyliśmy z panem redaktorem przed rozmową, co tam jest dzisiaj na górze jako ważna informacja. No, mamy na przykład informację o festiwalu muzycznym bardzo daleko od Wrocławia. Jaki to ma związek ze sprawą? Otóż żaden. I dlatego też to jest tak naprawdę w uzasadnieniu, w motywacji ministerstwa, że media samorządowe nieuczciwie konkurują z tymi prawdziwymi mediami. Mogą proponować dziennikarzom inne stawki. Co powinno się tam w takim razie znajdować? Jakie informacje, jakie treści? No ja myślę, że się powinno ograniczać do suchego informowania, czy do udostępnienia rozkładu jazdy tramwajów i autobusów, tak jak to ma miejsce teraz, ale nie potrzebujemy tam na przykład zdjęć prezydenta, czy jakiegoś, nie wiem, felietonu, nazwijmy to tak, z jego strony. Jeśli tam będą wyłącznie informacje, tym lepiej. Zobaczymy. Trwają konsultacje. Ja osobiście, czy my jako Akcja Miasto, na pewno w nich będziemy brali udział, bo konsekwentnie o tym temacie mówimy. To naszym zdaniem trochę uderza w standardy demokratyczne. I to nie jest tylko nasze, powiedzmy, zdanie, bo również mówił o tym Adam Bodnar, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Mówi o tym głośno Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, które dostrzega trudności właśnie w konkurowaniu z tymi mediami
samorządowymi. To jest głos szerszy niż tylko, powiedzmy, aktywistów miejskich, dlatego liczę na zmiany. Pan prezydent zapowiedział wprost, że we Wrocław.pl dokonywać zmian nie będzie. My o tym mówiliśmy jako komitet w kampanii wyborczej, dlatego też przed głosowaniem w sprawie udzielenia wotum zaufania. Ja się osobiście prezydenta spytałem o to, właśnie wspominając te wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, czy te nadchodzące zmiany ustawy medialnej. No ale pan prezydent właśnie odpowiedział mi, że zmian nie planuje. Czym tak naprawdę pomógł mi podjąć decyzję w sprawie mojego głosu, w sprawie w moim przypadku nieudzielenia wotum zaufania na ostatniej sesji Rady Miejskiej. To będzie miało konsekwencje, ten głos? Pana głos? Nie tylko pana, bo też innych? No czas pokaże, bo ja mogę tutaj innych radnych transparentnie powiedzieć, zresztą to nie jest jakaś wielka tajemnica, że mieliśmy w klubie Koalicji Obywatelskiej dyscyplinę w sprawie tego głosowania i rozkaz był taki, żeby głosować za. Ja się od głosu wstrzymałem, nie udzieliłem tym samym osobiście wotum zaufania, bo miałem swoje wątpliwości właśnie związane z tymi tematami, o których rozmawiamy. Nie wszystkim w klubie prawdopodobnie się to podoba. Mamy swój regulamin, mamy swoje rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Kolejna runda w przyszłym tygodniu, co będzie. A co usłyszał pan od szefa klubu po głosowaniu? Zostawię tę rozmowę między nami z szacunku do Roberta Leszczyńskiego. Natomiast ja mogę powiedzieć, że myślę, że uzasadnienie swojej decyzji tutaj w tej rozmowie przedstawiłem. Na sesji Rady Miejskiej też tłumaczyłem, że częścią mojej motywacji przy tym wstrzymującym się głosie są też decyzje związane z polityką transportową, bo po prostu mam wyższe oczekiwania i jest dużo spraw do poprawy, a nie widzę póki co działań w tym kierunku, na przykład w sprawie najwolniejszych tramwajów w Polsce. Wystosowałem do prezydenta interpelację, proponowałem tam konkretne działania, które wygenerowałyby miastu oszczędności, ale usłyszałem w odpowiedzi, że takich działań w planach nie ma. Dla mnie to jest rozczarowujące, stąd taki głos i powiem szczerze, śpię z tym spokojnie. A liczy się pan z tym, że może zostać wyrzucony, usunięty z klubu? Tak, liczę się z tym. A wy przed głosowaniem, jako klub jeszcze, Koalicja Obywatelska, podpisaliście z prezydentem porozumienie. 12 postulatów się tam znalazło. Tak jest, znalazło się. One są do zrealizowania, czy tak po prostu zostały zapisane, żeby były? No z tego co wiem, pan prezydent się pod tym podpisał. Myślę, że taka konkretniejsza rozmowa, co dokładnie ten podpis znaczy, jeszcze przed nami. Nawet jeśli będę poza klubem, to będę trzymał kciuki za koleżanki i kolegów, żeby doprowadzili do realizacji tego, bo są tam sprawy również ważne dla mnie, nie ukrywam. Sprawy transportowe, między innymi budowa nowych tras tramwajowych, więcej pieniędzy na remonty chodników. To są po prostu ważne sprawy dla miasta i mieszkańców, ale też takie związane ze standardami, z jawnością, bo punkt pierwszy tego porozumienia to wprowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej wraz z odpowiedziami, nie tylko w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jak również w spółkach miejskich, ale tutaj również interpelację do prezydenta wystosowałem. Spytałem się, kiedy taki rejestr w urzędzie powróci, bo on już był, tylko prezydent Cudryk w minionej kadencji go zawiesił. Prezydent mi odpowiedział, że takich planów nie ma. Tą odpowiedź dostałem w środę. W czwartek prezydent się pod tym porozumieniem podpisał, więc tak jak mówię, czas pokaże, co dokładnie ten podpis oznaczał. Natomiast nie mam wątpliwości, że w interesie miasta i mieszkańców jest to, żeby te 12 punktów zostało zrealizowane. To na koniec zapytam już o sprawy takie zupełnie odbiegające od Wrocławia. Jest pan zwolennikiem niedziel handlowych, bo wiemy, że trwają prace w Sejmie nad tym, żeby były dwie niedziele handlowe w miesiącu. Powiem szczerze, panie redaktorze, cieszę się, że nie jestem w Sejmie, bo wiem, że to jest temat, który wzbudza duże emocje. Są tacy, którzy są dużymi zwolennikami tego, żeby dało się pójść na przykład do centrum handlowego w niedzielę. Ja osobiście takiej potrzeby nie mam. Rozumiem z drugiej strony głos pracowników, którzy w pewnym sensie się tego obawiają, bo okej, może być na przykład zapis ustawy, że wtedy jest wyższe wynagrodzenie. Podwójne. Ale różne są zapisy ustaw związane z prawem pracy. Przedsiębiorcy znają sposoby na to, jak to obchodzić. Zdanie mam takie, że sam nie pan będzie decydował. Że nawet gdyby to weszło, to sam nie potrzebuje tak naprawdę do sklepów chodzić w niedzielę, a jak uzna Sejm,
To zobaczymy. Zobaczymy. Jakub Nowotarski, Akcja Miasta Wrocławskie, radny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.